so we can be free. Stara wersja mapy Deniuk znajdowała się w Niemczech w miejscowości Harz. Obecna mapa Deniuk znajduje się w Hollywood w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych. Na mapie Deniuk pod nazwą fabryki możemy ujrzeć ciekawą grę słów. The safest plant in the world. Dosłownie oznacza to najbezpieczniejsza fabryka na świecie. Lecz tutaj autor miał chyba na myśli najbezpieczniejszy plant na świecie. Na mapie CS Italii, a dokładniej na targowisku, wszystko wydaje się normalne. Gdy strzelimy w pomarańcze, rozpadają się. Gdy strzelimy w arbuzy, również się rozpadają. Banany, również. Lecz pomidory oraz bakłażany, nie. Zobaczcie sami, co się z nimi dzieje. Rozbryzguje się na nich krew. No, ja nie wiem, czy bym chciał kupić takie bakłażany lub pomidory. Na mapie The Inferno, na respie terrorystów, jak i na wyjściu z konektora, strzelając w dzwony, możemy nimi dzwonić. Przy okazji, mniejsze dzwonki wydają inne dźwięki niż duże, dzięki czemu możemy stworzyć nawet muzykę. W Counter-Strike 1.6 w wejściu do apartów od strony bombsite'u A znajdował się boiler. Niestety w Counter-Strike Global Offensive został on usunięty, a drzwi zostały zamknięte. Jednak po proteście graczy drzwi zostały otwarte i widać tutaj klucze, którymi prawdopodobnie został odkręcony ten boiler, ponieważ tutaj widzimy ewidentnie znaki, że tutaj kiedyś był boiler. Boiler z pomieszczenia w apartach przeniósł się na track blisko bombsite'u B. Na mapie The Inferno w apartach po dojściu do ostatnich drzwi po prawej stronie blisko bombsite'u A możemy usłyszeć warczącego psa. Na mapie The Inferno w ciemni możemy usłyszeć dwa zwierzęta. Pierwszym jest świerszcz, a drugim jest koń. Po nakierowaniu celownika na kurę, a także po kliknięciu E, możemy sprawić, że kura będzie za nami podążała. Można to zrobić również na matchmakingu. Po zabiciu jej, na czacie wyświetla się informacja: Your chicken has been killed, she was yours for 10 seconds. Oczywiście, czas ten się zmienia w zależności od tego, jak długo ona za nami chodziła. Zgłodniliście? To możecie odwiedzić pizzerię na bombsite A na mapie The Dust 2.